Cześć, z tej strony Hoa. Dziś w Hanoi odbył się świąteczny konwent Wenceslei. Tutaj odbywa się w sumie w rejonie bardzo podobnym do miejsca, gdzie był Artist Day, dlatego o tyle prostsze, że jadę tym samym autobusem i praktycznie tą samą drogą. Po krótkich oczekiwaniach autobus się pojawił, a ja rozpoczęłam moją podróż na zimowy festiwal. Ledwo przyszłam, dostałam cukierka. Narzekać nie było na co. Mimo wczesnej godziny na festiwalu już pojawili się pierwsi cosplayerzy. Myślę, że to może Wam wydać bardzo ciekawe. Bardzo mało cosplayerów w Wietnamie maluje się z samych. W sensie mają ludzi od tego. Taką usługę wynajmuje się wcześniej i płaci się za nią. U nas koleżanka robi to za free. Fakt, że tu faktycznie jest stoisko gastronomiczne i tak naprawdę sprzedają takie konkretne jedzenie i tak tylko festiwalowo, a nie tylko i wyłącznie na zasadzie wejdziesz do centrum handlowego, to coś będzie. Mam przekąskę konwentową. No i dołączyła do mnie już pomalowana zguba. Ta strzelba mi coś przypomina. Ludzie z Wild Seraph mają broń sini, ale nie mają sini. Ja nie wiem, czy to jest jakiś typ marketingowy, czy on się jeszcze nie przebrał. Mówcie co chcecie, cosplayerzy cosplayerami, ale te psy ukradły publiczność. Mam wrażenie, że jakiekolwiek głupstwo byśmy nie robiły, to ludzie się zlatują i myślą, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić zdjęcie. Że tak piłyśmy z jednego kubka trzema słomkami, ludzie się zacięli, by robić zdjęcia. A bawiliśmy się w jakąś głupią grę, ludzie robili zdjęcia, więc oni to robią zdjęcia wszystkiemu tak naprawdę. If you are wrong in all the right ways, all my-
śpiąć z pietruszki i spadł wielki deszcz, mimo że jest 26 stopni i po prostu czuć było lato, a nie winter day. No i aktualnie dziewczyny poszły coś zamówić do picia, bo nie możemy tutaj siedzieć, jeżeli niczego nie zamówimy, także ja. No ale nic, no ale przynajmniej się schowałyśmy przed deszczem. Ja zamówiłam blueberry smoothie, na które wydałam miliony, ale jak już szaleć, to szaleć. Rano było bardzo mało ludzi i nagle zrobiło się hiper tłoczno. Ostatecznie na scenę nie wyszliśmy, bo nie było dostatecznej liczby chętnych. Dość dużo uczestników, dlatego dali nam tylko nagrody, ale w ogóle się zgłosiliśmy i dostałam pluszaka. Byłam też szczęśliwym posiadaczem takiego biletu. Za niego dostawało się picie gratis i poza tym można było wziąć udział w loterii. Niestety ja nic nie wygrałam. Festiwal się skończył. Praktycznie przez ostatnią godzinę tylko czekałam, aż tata Ani przyjedzie. No a teraz kieruję się na przystanek, żeby wrócić do domu. Po powrocie, jak na cosplayera przystało, zrzuciłam cosplayową skórę. Wróciłam już do domu po konwencie. Jestem trochę zmęczona. Ale bawiłam się w sumie dobrze, mimo że w sumie z tych trzech konwentów, na których byłam, na tym działo się najmniej i tak naprawdę było najmniej do roboty, w sensie najwięcej się chodziło po prostu w te i we w te, a i tak naprawdę nic z tego mądrego się nie wynosiło. No co, no ogólnie rzecz biorąc, no to cały dzień praktycznie przechodziłam razem z Ani i w sumie poznałam też parę osób nowych, a dużo osób mnie poznało. No i myślę, że jeszcze na jeden konwent przynajmniej pójdę, nie? Zanim się wyniosę z Wietnamu. No. I ogólnie rzecz biorąc, całkiem miło. Co prawda, no mój bilet nie wygrał nic na loterii, ale mam tego przyjemniaczka. W ogóle się ucieszyłam, bo myślałam, że jest biały, a się okazało, że jest różowy. Ja w ogóle lubię różowy kolor. No. I także to by było na tyle. Zachęcam Was do oglądania innych filmów, które są gdzieś tutaj. I jeżeli podoba Wam się kanał, chcecie dostać powiadomienia, zachęcam Was do subskrybowania. Pa!